opowiemy o oświetleniu bocznego boiska na stadionie, o budowie trzeciego przedszkola w mieście i o absolutorium dla burmistrza. Ale nasz program zaczniemy od dziesięciolecia hali widowiskowo-sportowej Krajna Arena. Serdecznie zapraszamy, będzie mnóstwo atrakcji. Przyjdźcie do nas, wspomóżcie Zosię, bawmy się razem. Justyna Janik, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń maja w gminie Sępólno. Dokładnie 10 lat temu w Sępólnie Krajeńskim powstała hala sportowa Krajna Arena, będąca częścią unijnego projektu, w ramach którego powstało również molo na jeziorze i ścieżka rowerowa z Sępólna do Więcborka. Już w najbliższą sobotę władze Sępólna chcą uczcić ten fakt, organizując dla mieszkańców obchody dziesięciolecia hali połączone z obchodzonym akurat Dniem Dziecka. Tak jest, zapraszamy już na jutro na wielki piknik rodzinny na Dzień Dziecka i będziemy również w tym dniu świętować jubileusz dziesięciolecia hali Krajna Arena. Panie dyrektorze, 10 lat, ja tak sobie pomyślałem, słysząc to w pierwszej chwili, że bardzo szybko zleciało. Pan ma takie samo wrażenie? Bardzo szybko zleciało. Rok wcześniej, przed oddaniem do użytku hali Krajna Arena, zaczynaliśmy działalność w Centrum Sportu i Rekreacji. Powstała wtedy jednostka budżetowa, od tamtego czasu działamy i dzisiaj właściwie świętujemy to dziesięciolecie otwarcia tego budynku i również ponad dziesięciolecie istnienia i funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Panie dyrektorze, pamięta pan jeszcze te kontrowersje, które budowa tej hali wzbudzała, bo nie wszystkim się ten pomysł podobał. Tak, pamiętam. Zostałem wtedy dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji i musieliśmy pokazać mieszkańcom i wytłumaczyć, że ta hala jest naszym mieszkańcom potrzebna. Nie potrzebowaliśmy wiele czasu, bo co się okazało? Okazało się, że mieszkańcy bardzo chętnie korzystali z tego, co im zaoferowaliśmy i do dzisiaj hala jest pełna, wykorzystywana w weekendy, w dni powszednie. Korzystają z niej szkoły, kluby sportowe, mieszkańcy, dzieci i młodzież. Hala widowiskowo-sportowa, tak jeśli chodzi o te widowiska, tak szczerze mówiąc przypominam sobie tylko jedno, nie chcę się czepiać, ale przypominam sobie tylko jedno widowisko, koncert Sztywnego Paluazji, coś mało jak na 10 lat. To znaczy, nie wiem czy mało, sprawdziliśmy w ten sposób, czy hala nadaje się akustycznie do użytku i oczywiście zorganizowaliśmy ten koncert, ale takim miejscem, gdzie te koncerty obecnie się odbywają, jest to Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie. Mamy taką niepisaną umowę, że współpracujemy razem. Centrum Kultury i Sztuki zajmuje się sprawami koncertów, kultury, a my zajmujemy się generalnie sportem, ale muszę powiedzieć, że przez wiele lat też mieliśmy bale sylwestrowe, także ta hala też spełniła pod tym względem swoje zadania. Czy wy prowadzicie takie statystyki, czy wy wiecie, ile osób już tą halę odwiedziło, nie wiem, rocznie, tygodniowo, ile odwiedza, ile przez te 10 lat przewinęło się ludzi, mówiąc krótko? Tak, robiliśmy takie statystyki. Było to wymagane w związku z tym, że ta hala powstała z projektu kluczowego. Kosztowała, przypomnę, 7,5 miliona i mieliśmy obowiązek przez parę lat prowadzić takie statystyki. To wyglądało to w ten sposób, że około 50 tysięcy ludzi rocznie odwiedzało na samym początku, później dochodziło to do 70 tysięcy, a później już tych statystyk nie prowadziliśmy. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że przez te 10 lat na pewno około 1 milion osób przewinęło się przez tą halę. Serdecznie zapraszam na jutro. Wielki piknik, Dzień Dziecka, piknik rodzinny. Rozpoczniemy go biegiem rekreacyjnym na 2 kilometry. Mamy zapisanych już ponad 100 uczestników. Po tym biegu wiele atrakcji dla dzieci, dużo nagród, atrakcji sportowych, atrakcji ruchowych. Będzie również scena i występy artystyczne, na które zaprasza Centrum Kultury i Sztuki oraz my również. Będzie występ Alicji Janosz z programem Alicja Janosz Dzieciom. Ten koncert odbędzie się o godzinie 16. Także serdecznie zapraszamy, będzie mnóstwo atrakcji. Przyjdźcie do nas, wspomóżcie Zosię, bawmy się razem. A skoro o stadionie mowa, to teraz kilka słów na temat oświetlenia bocznego boiska treningowego.
Sprawa bardzo ważna, bo coraz więcej dzieci i młodzieży uczęszcza na zajęcia sportowe, głównie piłkarskie, co powoduje, że wiosną i jesienią, kiedy szybko zapada ciemność, nie można organizować treningów w pełnym zakresie. Władzom Sępólna udało się pozyskać zewnętrzne dofinansowanie na ten cel i wszystko wskazuje na to, że maszty oświetleniowe pojawią się na stadionie już niebawem. Jesteśmy już po postępowaniu, po zapytaniu ofertowym. Wyłoniliśmy wykonawcę, jest to firma Elektroinstal z Chojnic. Oferta opiewała na około 150 tysięcy złotych. No myślę, że do 7 września wykonawca zrealizuje to zadanie i powstanie tam oświetlenie w postaci 4 masztów. Duże było zainteresowanie przetargiem, czy też tym zapytaniem ofertowym? Było bardzo duże zainteresowanie zapytaniem ofertowym, ponieważ złożono aż 7 ofert. Zadanie dofinansowane jest z Unii Europejskiej. Dostaliśmy środki finansowe z LGD. Kwota dofinansowania 100 tysięcy złotych. A teraz w naszym programie przenosimy się na chwilę na ostatnią sesję Rady Miejskiej Sępólna, na której radni debatowali nad raportem o stanie gminy, wotum zaufania dla burmistrza i o absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Okazało się, że radni są zadowoleni z tego, jak funkcjonuje gmina, bo nie mieli żadnych pytań, uwag i wątpliwości, a wszystkie uchwały były podejmowane jednogłośnie. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały, bardzo proszę. Udzielam głosu panu radnemu Zdzisławowi Grzesie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, po burzliwej dyskusji klub radnych, radni mieszkańcom udzieli absolutorium burmistrzowi Sępólna Krańskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę na liście oczekujących więcej osób. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymały się przy obecnych 14 radnych. Panie burmistrzu, z okazji uzyskania wotum zaufania i absolutorium składam panu w imieniu radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej serdeczne gratulacje. Bez wątpienia jest to wyraz pełnej akceptacji dla pana działań. Wierzę, że wysiłek pana w zakresie gospodarki finansowej zostanie doceniony w następnych latach. Gospodarowanie 100-milionowym budżetem to jest ogromne wyzwanie. To jest 100 milionów publicznych pieniędzy po stronie dochodów i wydatków. Ogromne podziękowania dla państwa wszystkich za pozytywne skwitowanie tej działalności. Szczególnie chciałem podziękować, że w sytuacji byliśmy trudnej, covidowej. Był utrudniony też i taki bieżący kontakt, a wiadomo, że samorząd opiera się przede wszystkim właśnie na wzajemnym kontakcie, tak, bezpośrednim kontakcie. Tutaj samorządowo podejmujemy decyzje razem. Bardzo serdecznie dziękuję za udzielone 21. absolutorium. Tak to mogę się pochwalić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I na koniec kilka zdań na temat dwóch inwestycji na terenie gminy Sępólno. Pierwsza to zakończony już remont drogi w miejscowości Wysoka Krajeńska. Natomiast druga to, nie licząc łączonych projektów unijnych i modernizacji oczyszczalni ścieków, największa inwestycja w historii gminy Sępólno. Chodzi oczywiście o budowę trzeciego przedszkola w mieście, wartą ponad 12 milionów złotych. Z dniem 19 maja tego roku, tak jak obejmował nas kontrakt, zakończyliśmy pracę na tym odcinku drogi tutaj w Wysokiej Krajeńskiej. Jest odcinek o długości ponad 1 kilometra drogi ze zmienną szerokością od 4 metrów do 4,5 z utwardzonymi poboczami oraz z utwardzonymi wjazdami na pola oraz posesja mieszkańców. To przejście dla pieszych za nami też już jest z tych, które reagują na podejście pieszego. Tak, zgadza się tutaj, to był jeden z warunków tutaj wykonania tej drogi. Było to bezpieczne przejście dla pieszych, które sygnalizuje danemu kierowcy o zbliżającym się pieszym na przejściu dla pieszych. Wiem, że za chwilę odbiór. Spodziewa się pan problemów? Mam nadzieję, że nie.
wiadomo, zawsze może coś oko pominąć, ale mam nadzieję, że wszystko będzie odebrane bardzo dobrze. Powstał więc tutaj pomysł realizacji trzeciego gminnego przedszkola, które będzie przedszkolem 8-oddziałowym dla 180-200 dzieci. A gmina Sępólno Krajeńskie złożyła stosowny wniosek do środków zewnętrznych. Tutaj udało się uzyskać prawie 9 milionów dofinansowania i drugie 2 miliony złotych też z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie będzie się składało z realizacji głównego budynku i wyposażenia. Także tutaj mamy przedstawicieli wykonawców, którzy wygrali ten przetarg, firma Spiły. Gastrocentrum Spiły, Adam Koprowski. Odpowiedzialna za wyposażenie naszego przedszkola i firma... Zakład Transportu i Usług Spółka ZO w Sępólnie Krajeńskim. Odpowiedzialna za realizację kubatorowego przedsięwzięcia i całego otoczenia, bo przypomnę, że realizacja tego obiektu to nie ogranicza się tylko do samego przedszkola i jego wyposażenia, ale też i zagospodarowania całego terenu wokół przedszkola, czyli droga dojazdowa, parkingi, ogrodzenie, place zabaw i zieleń. Zapotrzebowanie na tego typu inwestycje widzimy, że jest ogromne. Zresztą też lokalizacja, o której wcześniej już też tutaj po rozmowie z burmistrzem wiem, że to jest w takim właśnie miejscu, gdzie na chwilę obecną bardzo dużo mieszkańców się jak gdyby zaczyna budować, także będzie to zapotrzebowanie ogromne. Jak widzimy jeszcze, Szanowni Państwo, tutaj no, głównym celem jak gdyby Polskiego Ładu, tego programu inwestycji strategicznych, było pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Tutaj widzimy tego ewidentny przykład, bo też firma, która będzie głównym wykonawcą, z tego co tutaj słyszę, też jest Sępólna, czyli też tutaj jak gdyby będzie nastąpić dzięki temu też rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Tym razem dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnych naszych programów na antenie telewizji regionalnej Kraina TV.